Znajdujemy się przy stawku Barlickiego w Opolu. Ratusz jest od nas bardzo blisko. Tak blisko jak zabudowa mieszkalna od planowanej w Opolu spalarni odpadów. Apelujemy, że z uwagi na takie okoliczności, że znaleziono w opracowaniu raport oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji błędy skutkujące tym, że nie wiadomo tak naprawdę, czy emisje tlenków azotu, benzopirenu, styrenu nie zostaną przekroczone i nie będą nas wszystkich zatruwały. I my uważamy, że proces administracyjny polegający na sprawdzeniu środowiskowego planowanej inwestycji powinien zostać wznowiony. Te błędy wykrył dla nas profesor chemik Leszek Pazderski. Napisał to dla ludzi mieszkających dookoła Opola. Dokument ten organizacja pozarządowa Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia przedłożyło z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego oraz wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej prezydentowi miasta Opola. Prezydent odmówił. Komitet Stop Spalarni w Opolu od samego początku przedstawia nieprawdziwe informacje na temat i procedury, i całej inwestycji, ponieważ tak naprawdę to oni by chcieli zlikwidować składowisko i decydować o tym, ile mieszkańcy mają wytwarzać odpadów. Natomiast oni stwierdzili, że zwyciężyli czy wygrali. Absolutnie nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ jakiekolwiek postanowienia samorządowego kolegium odwoławczego czy rozstrzygnięcia nie decydują o ostateczności wydanej decyzji środowiskowej przez urząd 19 lipca ubiegłego roku, czyli dawno temu, i ona stała się ostateczna i po prostu nikt się nie odwołał od tej decyzji. Natomiast przedstawiciele komitetu pisali tylko pewne pytania, informacje, protesty, natomiast ani razu nie stwierdzili, że raport jest niezgodny z prawem, czy że czegoś brakuje, coś jest niezgodne. Nie było odwołań od tej decyzji. Również Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia, no, którego nie powinna dotyczyć inwestycja w Opolu. Ale mówili państwo, że reprezentuje ich też w sądzie. Tak, oni torpedują wszystkie inwestycje spalarniane w Polsce. Dlatego też oni wystąpili o to, żeby być na prawach strony w postępowaniu i urząd uznał, że będą na prawach strony, też mogli się odwołać od tej decyzji, jeżeli uważali, że jest niezgodna z prawem, czy że coś trzeba jeszcze raz opracować. Natomiast raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko był opracowywany przez fachowca, który ma też ogromne kompetencje i doświadczenie. I raport ten był analizowany bardzo dokładnie przez Urząd Miasta, przez organy takie jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który tak bardzo dobrze bada każdy raport, że jeżeli ma wątpliwości, wzywa inwestora o uzupełnienie, jeżeli jest źle opracowany, po prostu odmawia pozytywnej opinii. Towarzystwo na Rzecz Ziemi, która jako organizacja ekologiczna nas reprezentuje, też mieszkańców Groszowic i Opola, przed sądami administracyjnymi i kolegium odwoławczym, zaskarżyło wskazane tutaj postanowienie prezydenta miasta Opola i w dniu 5 marca, czyli w tym miesiącu, zostało wydane postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego, co po ludzku mówiąc byłoby dla nas mieszkańców sądem pierwszej instancji, który uchyla zaskarżone postępowanie w całości i przekazuje sprawę do rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Ów organ pierwszej instancji to oczywiście jest prezydent miasta Opola, czyli sprawa wraca do niego. My mamy nadzieję, proszę państwa, że decydent, pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, zdecyduje się na ponowne rozpatrzenie sprawy, tym razem na korzyść mieszkańców, i zmusi podległą sobie jednostkę, w tym wypadku zakład komunalny, do poprawy tego raportu, tak aby było wszystko w nim w porządku. Towarzystwo na Rzecz Ziemi obudziło się nagle w grudniu, gdzie myśmy dostali dofinansowanie z Narodowego Funduszu w wysokości 130 milionów na realizację inwestycji. Jesteśmy w fazie przetargu na generalnego wykonawcę i inżyniera kontraktu na to zadanie. Mając ostateczną decyzję środowiskową, towarzystwo obudziło się w grudniu i nagle wystąpiło do urzędu o wstrzymanie wykonania decyzji i o wznowienie postępowania.
co absolutnie nie jest rozstrzygnięciem decydującym o tym, że nie mamy decyzji. Decyzja dalej jest ostateczna i na podstawie tej decyzji możemy realizować tą inwestycję, czyli instalację termicznego przekształcania wraz z odzyskiem energii. Temat spalarni i w ogóle temat składowiska śmieci na Groszowicach, które powinno być dawno zamknięte, został potraktowany po macoszemu. Po macoszemu, nie został przedyskutowany z mieszkańcami miasta Opola. Wiele inwestycji rezygnuje z planowanej budowy spalarni, takie jak na przykład Łódź, Wrocław, Przemyśl, Suwałki. Na razie protestujemy przeciwko realizacji tej inwestycji. Może wreszcie radni, pan prezydent porozmawiają na ten temat, bo tak de facto nie było żadnej konkretnej ani rady miasta na temat tej spalarni. Rozmawiamy z radnymi, którzy no nie bardzo wiedzą, o co chodzi, mają tylko z jednej strony informacje podawane przez zakład komunalny i przez pana prezydenta, że jest to inwestycja jak najbardziej potrzebna, jak najpiękniejsza, ekologiczna, zielona i jeszcze tam różne takie historie. Nie mają po prostu wiedzy na ten temat, jak to wygląda, a zresztą nikt im nie chce tej wiedzy przekazać, no bo to miastu nie zależy na tym. Nie ma tu żadnego sukcesu komitetu, którego przedstawiciele ubiegają się o miejsce w Radzie, nie ukrywam, czy Radzie Miasta, czy w Sejmiku. I cały czas manipulują mieszkańcami. Jeśli miasto samo sobie buduje, ten wydaje samo sobie decyzję, to jemu tam nikt nie jest potrzebny, żeby mu zawalać tę drogę, którą sobie obrali. Ale niestety no, powoli się potykają o własne nogi. Cała budowa spalarni to nie polega na tym, że się ludziom prosto w oczy mówi, tylko się robi po cichutku, powolutku. My mamy zdjęcie, jak są ogłaszane obwieszczenia, gdzie są wywieszane. Na słupach elektrycznych, w krzakach, gdzie tam kot z kulawą nogą nie chodzi przed dojściem, na przykład jak idziecie państwo pod miejską, tam w krzakach na przykład na słupach są często obwieszczenia dotyczące zakładu komunalnego. Zakład komunalny nie ma tablicy informacyjnej nawet, co się u nich dzieje, bo to nie jest w ich interesie, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo wszędzie, gdzie takie inwestycje powstają, rodzi się opór społeczny. Tutaj miasto chce sobie coś zrobić, są dotacje, bierzmy dotacje, no tak jak to w Opolu, bierzmy na co się da, a później będziemy się tym martwić. Ale tu niestety to nie jest tak, bo to nie jest inwestycja mała. Są tam jakieś dofinansowania, jakieś różne rzeczy. No zobaczymy, jak to się zakończy. My spotykaliśmy się z mieszkańcami, z wszystkimi radami dzielnic. Mamy radę społeczną. Spotykamy się z radnymi, z przedstawicielami Centrum Seniora, z naczelnikami, z ekspertami z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego. No jest ponad 40 członków, gdzie nikt nie sprzeciwiał się tej inwestycji. Mamy stronę internetową od początku, dedykowaną tylko temu projektowi. On był ogłoszony jeszcze w 2021 roku. I poza tak naprawdę tymi zarzutami tych trzech osób z komitetu, czy czterech, nie było jakichś zastrzeżeń w ogóle do treści raportu. Między innymi nie zostało określone wartości emisji tlenków azotów, benzyna, pirenu i styrenu, ale też i wielu innych substancji, o których ten raport mówi w jednym miejscu. Kilkadziesiąt stron. W jednym miejscu podaje takie, a nie inne substancje szkodliwe, w drugim miejscu inne. A badania modelowe zostały dla kilku tylko substancji wykonane. Jedno słowo, które tutaj powinno już bardzo niepokoić, to jest to, że mamy wątpliwości co do emisji benzoapirenu. To jest środek jednoznacznie rakotwórczy. No, warto by było, żeby przy instalacji, z której może być emitowany, żebyśmy wiedzieli w ogóle, co się z nim tam będzie działo. Jeżeli nie wiemy, to ja uważam, że trzeba jednak przemyśleć głęboko, czy w ogóle tutaj iść dalej z tą inwestycją. To jest poważny błąd. Nasz projekt będzie nowoczesny. On musi spełniać wszystkie normy i będzie monitorowany, czyli będą cały czas monitorowane zanieczyszczenia online. Będzie miał do tego dostęp wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak również będzie to na tablicy tutaj przy bramie wjazdowej do zakładu komunalnego. Bo taka jest procedura. Te instalacje są bardzo pod ostrym rygorem, bardziej niż inne. Natomiast mając
wszystko uzgodnione i wydaną decyzję, no nagle może się pojawić 10 różnych opinii i to też jest polemika różnych osób nieznających tego, co my zamierzamy wykonać. No dlatego nie można polemizować z jedną opinią wydaną przez osobę, która nie zna naszej specyfiki i po prostu na tej podstawie stwierdzać, że organ w dniu wydania decyzji nie wiedział o pewnych faktach, które są przedstawione w tej opinii, ponieważ wszystkie zanieczyszczenia zostały dokładnie policzone w raporcie. Wszystko jest policzone, określone, na której stronie raportu, jak została cała metodologia obliczeń, bo tego wymaga organ wydający decyzję i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Także myśmy brali pod uwagę wszystkie możliwe zanieczyszczenia. No zresztą no było kiedyś pismo w sprawie uciążliwości odnośnie benzo pirenu. Wyjaśniliśmy, że to będzie pochodzić z agregatu prądotwórczego, który jest zapasowym agregatem, jeżeli będzie awaria i tylko będzie wtedy uruchamiany. Natomiast to nie chodziło o emisję ze spalarni, bo tam mieszkańcy tu stwierdzili przekroczenie. To znaczy cały czas nie mieszkańcy, tylko przedstawiciele Komitetu Stop Spalarni. Czyli po prostu cały czas manipulują mieszkańcami i wprowadzają ich w błąd. Mieszkańcy nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje. Myśmy się 3 dni przed końcem konsultacji społecznych dowiedzieli o tym, że taka jest sytuacja. I to było w kościele, ludzie zaczęli mówić na ten temat i zaczęliśmy zbierać głosy. 500 osób pod petycją, tak, tylko to było bez PESEL-ów, bardzo szybko ludzie się zorganizowali i prosiliśmy pana prezydenta już wtedy o pomoc w tej sprawie, żeby to przemyśleć, żeby tak nie robić nam. No i wtedy później było takie spotkanie rzeczywiście, ale to było już po konsultacjach społecznych i myśmy byli na tym spotkaniu i próbowaliśmy przedstawiać argumenty. Jeszcze wtedy ludzie byli dość zaangażowani w to. Nie pamiętam dokładnie, którego to było. Pani mówi prawdopodobnie o ostatnim spotkaniu, które odbyło się na Kruszywicach z mieszkańcami. Nie ukrywam, że nie wychwyciliśmy tego, po prawdzie. My mamy swoje doświadczenie z pierwszego spotkania z zakładem komunalnym, wtedy było bez udziału prezydenta. Tu państwu wskażę, że to spotkanie z zakładem komunalnym zawsze jest do przeglądnięcia, ponieważ zakład komunalny je nagrywa, ma swojej dyspozycji. Ja tam, proszę państwa, byłem, chociaż nie jestem mieszkańcem Groszowic i naprawdę tam było na multum ludzi i to, co mi się utkwiło w pamięci, że kiedy doszło do pytania, bo tam była duża kłótnia o tą spalarnię, doszło do pytania, czy mieszkańcy chcą tej inwestycji, po prostu to było dosyć niesamowite, poszło gremialne okrzyk, że nie chcą. Przedstawiciele Komitetu Stop Spalarni brali udział w konsultacjach, brali udział w całym postępowaniu. Ale jak mówią, że nie ma spotkań, że wszystko odbywa się poza, że pojawiają się jakieś dziwne strony, które miasto sobie samo organizuje, że żadnych nie było informacji, że wszystko jest post factum zawsze robione, a nie przed i nie informuje się o tym mieszkańców. Myślę, że żadna inwestycja wcześniej nie była tak nagłośniona jak ta, ponieważ i urząd musiał zamieścić informacje o procedurze wydawania decyzji u siebie na stronie internetowej. Myśmy mieli informacje na stronie Centrum Zielonej Transformacji.pl, czyli na stronie dedykowanej projektowi. Ogłosiliśmy na konferencji prasowej w 2021 roku, że będziemy realizować projekt i to konkretny z pokazaniem tego, jak to będzie wyglądało, jakie tam będą instalacje poza instalacją termicznego przekształcania. Były pytania, były odpowiedzi. Następnie były spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Bardzo dużo spotkań i też były spotkania organizowane przez same rady dzielnic, gdzie zarząd udzielał informacji. Było wiele wywiadów w prasie, w różnych mediach na temat tej inwestycji. Przez ten okres roku czasu jesteśmy pomawiani przez Urzędy Komunalne, przez Centrum Zielonej Transformacji o najróżniejsze rzeczy. Zostaliśmy lobbystami przemysłu cementowego, jesteśmy niedouczeni. Jest bardzo dużo zamieszanych informacji, ale takich informacji o tych spotkaniach to nie było. Proszę jeszcze zobaczyć, jak wyglądają obwieszczenia, jak się informują mieszkańców o planowanych inwestycjach. Mamy następną inwestycję, budowa spalarni na Metalchemię. Też nikt nic nie wiedział. Też nikt nic nie słyszał o tym. Dopiero później, jak już została wydana decyzja, decyzja jest akurat odmowna, bo tam nigdy nie powstanie spalarnia, bo tam nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, na Podmiejskiej akurat jest.
ale tak to jest, wszystko się odbywa. Tutaj nie jest to jawne. Oni tylko mówili, że tu będzie skrócone życie, że będzie zagrożenie dla zdrowia. No w ogóle przedstawiali sytuację, jakby to była staromodna, niedobra inwestycja. Udowodniliśmy, że będzie to inwestycja szyta na miarę i rentowna. Poza tym tu będzie sprzedaż ciepła, energetyce cieplnej Opolszczyzny. Poza tym chodzi o to, żeby ceny dla mieszkańców były stabilne odbioru odpadów i ich zagospodarowania. Chodzi o to, żeby nie marnować tych odpadów, z którymi nic się nie da zrobić, bo trzeba je po prostu przekształcić termicznie na ciepło w kogeneracji, czyli mamy tutaj ciepło. Natomiast mieszkańcy by chcieli, czyli mieszkańcy, przedstawiciele komitetu, żeby zamknąć składowisko, bo będą odory i tak dalej. Więc to nie chodzi o zamknięcie, tylko chodzi o to, że my chcemy wybudować również kompostownię hermetyczną i inne instalacje. I to wszystko razem, całe to Centrum Zielonej Transformacji ma spowodować dla mieszkańców właśnie zupełnie tak jakby nowoczesny świat, czyli nowoczesną gospodarkę odpadami, ponieważ wszystko będzie w hermetycznych halach, i odpady będą w ciągach technologicznych przekazywane do różnych instalacji. I też wyszliśmy naprzeciw właśnie oczekiwaniom mieszkańców tej dzielnicy i oni od razu zaakceptowali nasze inwestycje, bo mówią, dlaczego w innych państwach cywilizowanych, czyli w Europie, już nie mówiąc o Japonii, gdzie jest 1200 instalacji, to jest możliwe do wykonania, a u nas nie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z nami umowę jako z 17 beneficjentem, a 39 inwestycji miałoby powstać. Więc to świadczy o zaufaniu, tak? Ponieważ no, mamy podpisaną umowę, czyli wniosek był bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że nie bardzo też chodzi o teraz wykazanie, czy raport był źle wykonany, czy opracowanie jest dobre pana Pazderskiego. Ponieważ to opracowanie, ja znam, bo do nas też wpłynęło, to jest polemika z raportem opracowanym przez doktora Haziaka. To nie jest kontrreferat, to nie jest raport drugi, ponieważ ten pan tutaj nie był. On nie zna terenu, nie zna w ogóle warunków inwestycji i założeń. To jest tylko polemika. Natomiast jakiekolwiek wznowienie postępowania to jest tryb nadzwyczajny. Czyli organizacja musi udowodnić, że faktycznie w dniu wydania decyzji przez organ, czyli przez prezydenta, istniały dowody, które mogłyby spowodować, że decyzja wydana została błędnie, czy że trzeba po prostu wznowić postępowanie. I kolegium pewnie postanowiło o tym, żeby organ pierwszej instancji ponownie zbadał sprawę, czyli odnośnie wstrzymania decyzji nie może być rozstrzygnięcia po wzięciu i zdecydowaniu przez urząd, czy odmówi wznowienia ponownie, czy wznowi postępowanie. Dlatego to wstrzymanie absolutnie teraz nie może być rozpatrywane. Natomiast też tutaj chodzi o zbadanie terminowości, czy Towarzystwo na Rzecz Ziemi w terminie złożyło wniosek o wznowienie postępowania, bo to jest bardzo ważne. I no, muszą pewne rzeczy też wykazać, bo to ten który się odwołuje czy zaskarża, musi wykazać, że faktycznie są pewne dowody. Natomiast no, wiem, że każdy organ bardzo dokładnie sprawdza, bo musi się na tym znać. Organy, które sprawdzały, to są fachowcy w dziedzinie decyzji środowiskowych i IRDOŚ, i Sanepid, i Wody Polskie. Wszyscy uzgodnili ten raport i dlatego została wydana decyzja.